Ale to dziwna historia. Einstein. Wiesz, kto ci się trochę zauważył? Że za porównanie. Powiedział, że jego teoria, którą ty opisał w 1915, ona nie opisuje statycznego wszechświata. Ona opisuje jakiś taki zmienny wszechświat. Ale to jest wystąpienie, że ponad 2000 lat potwierdzenie. Absolutnie ugruntowane, że można było dojść do tej samej rzeki, rzeka jego taka istnieje. Znaczy, że istnieje statyczny wszechświat. To on dowiedział tę wyjątkową błędną i dodał stałą kosmologię taką, że porównanie odpowiadały statycznemu wszechświatowi. Potem na wodę, że błędem swojego życia. Bo gdyby nie wymyślił stałej kosmologicznej, to by powiedział, że trudno ujęcia. Rozszerzający się, kurczący wszechświat widać nie są błędy. Ale by 12 lat wyprzedził odkrycie Hubble'a, że wszechświat się rozszerza. A tak, bo nie wyprzedził tego Hubble'a. Potem stała kosmiczna zanikła, no ale ponieważ geniusz Einsteina krążył w kosmosie, to w 95 pytał, że wszechświat rozszerza się coraz szybciej. I tak naprawdę jedynie wiesz, nie jest stała kosmologiczna we wszechświecie, tylko oczywiście inna niż ta, którą Einstein założył. Ale powrócił, geniusz Einsteina powrócił w postaci stałej kosmologicznej. Dobrze. I teraz we wszechświecie Einsteina z tego stwierdzenia chodzi za tym rodzaj osobliwości, o której mówi, że w klasycznej teorii Einsteina, jeżeli wszechświat musi się rozszerzać w przypadku, musi startować z początkowej osobliwości, czyli ta chwila zero w teorii klasycznej istnieje, a w teorii kwantowej nie wiemy. Przyszłość Słońca, przechodzimy teraz do przyszłości, do stanu obecnego. Otóż Słońce staje się coraz gorętsze. Dlaczego? Dlatego, że traci energię. To jest kompletnie przeciwne